Dobry wieczór kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. W tym filmiku pokażę Wam moje ulubione produkty. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od pielęgnacji. Pierwszą rzeczą jest taki szampon Blue, jest to czarna rzepa. Ja go trzymam w takim opakowaniu, tylko większym, po szamponie Supreme Oils, bo po prostu jest mi wygodnie korzystać z niego. On ma taką klasyczną otwieraną butelkę, natomiast ponieważ jest to 1000 ml i jak widzicie on jest dosyć rzadki, to po prostu niewygodnie się z tej butelki korzysta. Butelki? No z tego opakowania się niewygodnie korzysta, bo po prostu ten szampon się wylewa. Dlatego zdecydowałam się go przełożyć. Świetnie myje włosy, aczkolwiek uważam, że jest troszeczkę niewydajny, bo trzeba go nałożyć dwa razy. Natomiast po jednym razie też całkiem nieźle daje radę z włosami, z myciem włosów. Jeżeli chodzi o skórę, to ja wolę umyć dwa razy, bo po prostu moja skóra troszkę się przetłuszcza. Kolejną rzeczą jest olejek. To jest olejek do ciała, do masażu głównie. Natomiast ja go po prostu stosuję jak coś mnie boli. Jest to Avon Radiance Ritual w nowej odsłonie. Tak się prezentuje skład. I rozgrzewa bardzo przyjemnie, ładnie pachnie olejkiem oat i też ma złote drobinki, co ja bardzo lubię. Nie pokazałam Wam składu tego szamponu, zapomniało mi się. Kolejną rzeczą do pielęgnacji jest odżywka Supreme Oils. Kiedyś to była odżywka Nutri 5. Ja ją bardzo lubię, ponieważ po niej nie rozdwają mi się włosy. Są miękkie, gładkie, zadbane, nie łamią się aż tak mocno. Także super, bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz do pielęgnacji to żel micelarny z ogórkiem, mimiętą i kwasem PHA z ziai. Miałam duże obawy, może nie duże, ale jednak miałam obawy. On wygląda tak, jest taki lekko zielonkawy. Właśnie miałam obawy, jak mi się sprawdzi ten żel, kiedy go kupiłam, bo kupiłam go w ciemność. Natomiast okazało się, że on leciutko, bardzo leciutko chłodzi. Jest mega przyjemny, dobrze czyści skórę. Do skóry tłustej w strefie T używam go czasami dwa razy. Lub jeżeli mi się bardzo mocno przetłuści i spoci w gorące dni. Natomiast tak bardziej na zimę, uważam, i na jesień jest naprawdę świetny. Także na pewno do niego wrócę. Następnym ulubieńcem jest dezodorant, właściwie antyperspirant Adidas 6 w 1. On ma chronić przez 48 godzin, aczkolwiek ja przy regularnym stosowaniu nawet myślę, że on lepiej działa. Dzisiaj akurat go nie mam na sobie, mam dezodorant, bo w chłodniejsze dni tak bardzo staram się nie stosować po prostu antyperspirantu. Natomiast ten naprawdę świetnie działa, nawet jak jest gorąco, to skóra mi się nie poci pod pachami. Kolejnym ulubieńcem jest krem 3 w 1 Avon Care do twarzy, ciała i do rąk. Tak się prezentuje. Jest to krem z olejkiem kokosowym. Świetnie nawilża, pomaga mi na jakieś alergie. Tutaj na przykład jak mi swędziała skóra, czy po proszku, czy po słońcu, czy po czymkolwiek, świetnie nawilża skórę. I dla mnie po prostu najlepszy, dosyć gęsty, zbity, wydajny. Kolejne dwie rzeczy są do kąpieli i jest to żel Sense Lazy Days, już wyprzedany, chyba że jeszcze traficie na stronie Avonu, nie wiem. Ma bardzo ładny zapach, taki relaksujący, nie przypomina lawendy, jest to ton cabin i ten, to coś, czego nie umiem przeczytać. Pomimo że nie jest to zapach lawendowy, który mnie też relaksuje, to ten jest świetny. Na ból głowy bardzo mi się przydaje, jak boli mi głowa, to właśnie w nim się kąpię i jest mi troszkę lżej. A druga rzecz to jest płyn do kąpieli o zapachu cukru waniliowego. Bardzo wydajny, pięknie, słodko pachnie i przede wszystkim po obu tych produktach skóra nie jest wysuszona, przeciwnie, mam wrażenie, że jest tak jakby nawilżona. Dobrze się pienił, bardzo wydajny. Uwielbiam również, wprawdzie nie są to moi pierwsi ulubieńcy, ale może bardziej na drugim miejscu. Chciałam Wam pokazać dwa kremy z masłem kakaowym i z orzechami makadamia. Tutaj macie składy. Oba świetnie się sprawdzają. Mam wrażenie, że ten krem z masłem kakaowym
Teraz działa na mnie lepiej niż kiedyś i w ogóle jest piękne, jest to opakowanie, bardzo estetyczne i czy tylko ja mam wrażenie, że lepiej mi się korzysta dzięki temu opakowaniu? Świetny krem, dobrze nawilża. Ten również spełnia swoją funkcję. Ten osobiście uważam, że ładniej pachnie od tego, bo ja nie przepadam jakoś mocno za zapachem orzechów, natomiast ten zostawia taką warstwę ochronną i po prostu skóra się nie wysusza. Kolejne produkty to są kremy. I mam tutaj emulsję ochronną do twarzy z SPF-em 50. Nie zostawia jakiegoś tłustego filmu. Dobrze się wchłania skórę. Jest taka zadbana, nawilżona, można powiedzieć, bo ma właśnie olejki też w składzie masło shea. Masło shea to nie olejek. Mój błąd. I bardzo ładnie pachnie. Nie roluje, dobrze się nadaje pod makijaż. A kolejna rzecz to od lat uwielbiany dermosan półtłusty. Również świetny na słońce, aczkolwiek w tym roku i w zeszłym skóra stwierdziła, że ma słońca dosyć, dlatego jest już na mnie za słaby, ale nadal korzystam. Ładnie pachnie, przyjemnie nawilża, odżywia skórę, także też bardzo polecam. Jeśli chodzi o nawilżenie ust, to oczywiście niezmiennie polecam Avon Trend To jest wersja coconut, jest to olejek właśnie kokosowy. Uwielbiam, bo ma bardzo słodki zapach i smaczek w sumie też. I również bardzo dobrze nawilża moje usta, odżywia. Świetny. Następne rzeczy to są peelingi i mam tutaj dwa. Peeling tak zwany gamage z Planet Spa Avon Perfectly Purifying. On ma drobinki. Ja sobie korzystam w ten sposób z tego peelingu, że wmasowuję go w skórę, a potem go po prostu zostawiam jak maseczkę i skóra jest mega miękka, gładka po nim. On jest właśnie taki bieluśki, ma bardzo drobne drobinki, coś trochę jak sól. A drugi peeling to jest enzymatyczny, wegański właśnie, antybakteryjny skrub z Under 20. I tutaj skład będzie słabo pewnie widać. Za co go uwielbiam? No przede wszystkim ma taki zapach szałwii, czego ja nie bardzo lubię go za zapach, ale lubię go za działanie. Ma białoglinkę, no i może dlatego tak specyficznie pachnie. Skóra jest naprawdę gładziutka, odżywiona, pełna blasku, mięciusia. I widać po prostu, że ten naskórek jest martwy, jest usunięty. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeszcze żaden skrub nie zrobił mi tak dobrej roboty jak ten pink. Nawet bez maseczki świetnie wygląda moja skóra. Jeśli chodzi o maseczkę, to mam dwie. Pierwsza to jest odkrycie, pojawi się w Denku. Jest to biomaseczka peeling 2 w 1. Co mogę powiedzieć o niej, to to, że również ma glinkę, również nawilża, bardzo mocno wygładza skórę i po prostu bardzo ją lubię, bardzo polecam. I tyle, nie ma się co rozwodzić, świetny produkt. Jeszcze z odkryć pokażę Wam szampon Minty Tap. Bardzo dobrze peelinguje skórę, głowy, włosy są świeżutkie, zadbane. Czyściutkie przede wszystkim, co jest najważniejsze, bardzo, bardzo dobrze się pieni. Co do maseczek, wracając, to mam Avon z Planet Spa Freshness Ritual. To jest taka maseczka chłodząca, odświeżająca z moringą, bardzo dobrze chłodzi. Jest przyjemna, wydajna. Całkiem ładnie pachnie. O, to jest taki żel jasnozielony. Bardzo lubię. Na lato polecam, jest idealna. Jeśli chodzi o pielęgnację stóp, to mam tutaj taki krem serum właściwie z ananasem i drzewem herbacianym i witaminą E. Takie ekstrakty właśnie nawilżające. To serum jest bardzo rzadkie. Może pokażę. To serum wygląda w ten sposób. Jest takie żółtawe, ale jest mega, mega rzadkie. Widzicie? Jest bardzo rzadkie.
Też jest bardzo wydajne, świetnie nawadnia stopy, nawilża, czuć, że ta skóra jest właśnie taka nie tyle odżywiona, nawodniona. Także dla mnie super produkt, bo moje stopy rzadko akceptują kremy w tym sensie, że po prostu żaden krem praktycznie na moje stopy nie działa. Jeżeli chodzi o produkty po depilacji, to tutaj mam taki żel po depilacji łagodzący z Eveline. Produkt jest cruelty free, wegański. Właśnie bardzo go lubię za to, że wystarczy posmarować skórę i po prostu skóra mnie nie swędzi, bo ja zazwyczaj po żyletkach mnie okropnie swędzi skóra. Także to mi po prostu uratowało pielęgnację. Do pielęgnacji twarzy jeszcze mam takie serum z kwasem hialuronowym 1,5% z Eniu. Również bardzo dobrze mi nawilża skórę i zarówno w lato, jak i właściwie na każdą porę roku dobrze mi się sprawdza, bo skóra jest nawilżona, przy czym to serum jest bardzo leciutkie. Powiedziałabym, że całkiem wydajne, bo naprawdę niewielka kropelka wystarczy już, żeby mi po prostu tą skórę nawilżyć. Ostatnimi rzeczami już do pielęgnacji bardziej są kremy i mam tutaj dwa, tak się prezentuje. Avon Planet Spa wersja Calm, mój ulubiony zapach, ponieważ jest tutaj eukaliptus i olejek Essential Oils. Olejek po prostu eteryczny, miętowy, a druga wersja to jest Beauty Sleep z lawendą francuską i olejkiem eterycznym z rumianku. Tak się one prezentują, tylko na jednym mamy skład, jeżeli by kogoś obchodził w ogóle skład. Jeśli ktoś zwraca na to uwagę, oba kremy są świetne, jeżeli chodzi o nawilżanie, zostawiają taką lekko tłustą warstwę na rękach, przyjemnie właśnie odżywiają skórę, natomiast ja je uwielbiam również za dobrze wyważone zapachy, relaksujące, nie ma po prostu mocnej przewagi ani jednego, ani drugiego zapachu, one się tak bardzo pięknie synchronizują, świetnie działają. Trochę mała pojemność, bo jest 30, ale ja bardzo, bardzo je polecam i na pewno będę je kupować, aczkolwiek one już są wyprzedawane. Przechodzimy do makijażu i może zacznę od płynu do zmywania makijażu, tak niestandardowo. To jest płyn Avon Nutra Effects. Tak się prezentuje skład. W oczy będzie szczypał, natomiast jest on dwufazowy z olejkiem, świetnie domywa makijaż. Tyle. Kolejną rzeczą jest, mam tutaj puder. Nie jest to produkt wegański, niestety. Jest to puder z Hehan, matowy, dosyć wydajny, piękny kolor. Co mogę o nim powiedzieć, to, że świetnie utrzymuje mi makijaż i skóra się jakoś mocno po nim nie błyszczy, także to jest mój ulubieniec. No i przede wszystkim uwielbiam go za to, że jest cruelty free. Kolejna rzecz to są cienie do powiek i jest już to troszeczkę zniszczone, bo ma już dobre 2 lata. U mnie jest. Jest to paleta z Profusion Cosmetics, wersja Classics. Ja uwielbiam metaliczne cienie, jak byłam w Portugalii na praktykach. Kupiłam sobie właśnie coś, żeby nie wyglądać po prostu jak straszydło. Dlatego wzięłam sobie cienie do powiek i jeszcze pomadkę, jeszcze różne tam rzeczy, żeby po prostu jakoś po ludzku wyglądać, bo do samolotu nic nie zabrałam. Te cienie całkiem dobrze się utrzymują, nawet bez bazy. Przede wszystkim uwielbiam je za piękne, wyraziste kolory. Również za to, że są cruelty free. Zobaczcie, jakie piękne, jak się pięknie przede wszystkim błyszczą, co dla mnie jest ważne, bo ja uwielbiam, jak coś się błyszczy, to już dla mnie jest tip-top. Także świetne dla mnie. Dwie kolejne rzeczy to są tusze. Tutaj mamy Avon Mark False Lash, Big and False Lash. On ma taką szczoteczkę, dosyć grubą. Robi efekt sztucznych rzęs, można też uzyskać rzęsy naturalne, więc do wyboru, do koloru, jakie rzęsy kto woli, takie sobie zrobi. Bardzo trwały, odporny na łzy, na przykład jak się popłaczę, nie wykrusza się podczas dnia, czy jak jest gorąco. Bardzo lubię. A drugi tusz to jest 5-in-1 Lash Genius i jeszcze go nie otwierałam, ponieważ to jest zapas. Pokażę Wam szczoteczkę, jeżeli ktoś by go nie znał.
Tak się prezentuje szczoteczka. Również jest bardzo wydajny, bardzo mocno trwały. I co mogę o nim powiedzieć, to też, że nie osypuje się, można z nim zrobić i rzęsy naturalne, i rzęsy bardziej sztuczne, także też mój ulubieniec. Kolejną rzeczą do makijażu jest korektor z Shein, jest to korektor wegański, mocno kryjący, kryje dosyć dobrze, jest to odcień vanilla, kryje dosyć dobrze, pachnie, powiedziałabym, że też znośnie, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę jakby kwaskowato. Tak się prezentuje na mojej skórze. Przede wszystkim, co mnie cieszy, to to, że się ładnie wtapia w skórę i można nim uzyskać i naturalny efekt, i taki mocniejszy po stopniowym właśnie budowaniu tego krycia. I ładnie właśnie wtapia się ze skórą, dlatego nie ma efektu maski. Nie ma takiego cyrku jak z jakimś przeterminowanym korektorem, że po prostu zmarszczki są widoczne i tak dalej. Zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu stosuję błyszczyk Avon True Color. On był przezroczysty, ale już tutaj napchałam różnych szminek, bo ja go też potrafiłam stosować na szminkę. Dobrze tak właśnie odżywiał moje usta. I bardzo dobrze się sprawdzał, na przykład jak nie chciało mi się malować, albo nie wszędzie makijaż pasował taki, jaki ja stosuję na co dzień, więc używałam po prostu przezroczystego błyszczyka lub jako ochronę na przykład pod pomadkę w kremie, żeby te usta były tak jakby zabezpieczone przed wyschnięciem. To właśnie bardzo dobrze mi się sprawdzał i mam już go od roku i niestety niedługo go zużyję, bo już jest końcóweczka, już jest wyprzedany. Także jeżeli znacie jakiś dobry błyszczyk i jednocześnie odżywkę do ust, to możecie mi napisać śmiało w komentarzu. Jeszcze do makijażu oka mam już w nowej szacie graficznej ulubiony odcień konturówki Aqua Sparkle. Jest to troszeczkę się, jak widzicie, zmienił kolor. Bo tamta kredka była bardziej niebieska, więc jeszcze zobaczę wreszcie konturówek z mojej nagrody z Avonu. Czy nie mam jakiejś jaśniejszej? Jakiejś w stylu Aqua Shock TP, takiej, wiecie, jaśniejsze niebieskie. Te kredki, konturówki, jak kto woli, bardzo dobrze się trzymają na powiekach. Aczkolwiek jak powieka się dobrze spoci albo przetłuści, no to niestety, ale one będą spływać, choć nie wszystkie. Będą się odbijać. To jest mój ulubiony odcień, bo ja właśnie lubię takie niebieskie i turkusy, aczkolwiek w starej wersji wydawała mi się ładniejsza. Co do pomadek, to mam tutaj Avon Color Trend Creamy Delicious. Jest to taka pomadeczka w kremie. Nie jestem pewna, czy nie ma mentolu w składzie, bo tak przyjemnie chłodzi. Wprawdzie ten efekt chłodzenia jest delikatny, ale ona dobrze chłodzi i jak zastygnie, to też jest całkiem trwała. To jest mój właśnie ulubiony kolor Strawberry Ice. Jeszcze z makijażu oka mam tutaj eyeliner z Oriflame On Color. Tak się prezentuje. To jest 3,5 ml. I też właśnie lubię go za to, że on nie spływa z oka, jest dosyć odporny. Aczkolwiek przy pocie chyba wszystko będzie spływać. Ma taki precyzyjny pędzelek, dobrze się nim robi i cienkie, i grubsze kreski. Także świetnie. I ostatnie rzeczy to już są do paznokci. Mam tutaj Eveline 8 w 1 Total Action. Odżywka skoncentrowana do paznokci. Teraz w wersji wegańskiej, bo już nie zawiera formaldehydu. Stara wersja świetnie mi się sprawdziła. Tej wprawdzie jeszcze nie testowałam, ale myślę, że już mogę ją tutaj pokazać, bo po prostu większość rzeczy zawalania mi się sprawdza. Słyszałam, że z tobą będzie to samo. Kolejna rzecz to lakier Vipera. Jest to lakier taki z brokatem. Ma i takie większe drobinki, mniejsze. I mam go dzisiaj na paznokciach. Jak dla mnie świetnie się prezentuje. I też z trwałością całkiem nieźle. A kolejna rzecz do paznokci to jest top coat i dzięki niemu
Mam bardzo dobrze zabezpieczone paznokcie i lakier nie odpryskuje tak szybko. Jest to Shield and Shine z Avonu. Niestety jego już nie ma w sprzedaży, więc też będę szukać zamiennika. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobał, oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Piszcie koniecznie, który produkt Wam się sprawdził, a który nie. I szukam zamienników właśnie tych wyprzedawanych produktów, więc jeżeli możecie mi coś polecić, koniecznie coś nietestowanego na zwierzętach, to piszcie śmiało w komentarzu. Jeżeli nie chcecie pominąć innych moich filmików, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!